Te urządzenia są tak doskonałe, że jeżeli cielak nie pije, to mi się wyświetla na alarmie. Odpowiednie odpojenie cieląt i dbałość o nie już od pierwszych godzin życia ma kolosalne znaczenie na produktywność dorosłych już zwierząt. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Godziątków, gdzie odwiedzamy gospodarstwo pana Andrzeja Jaworowicza, który jest użytkownikiem odpajalni do cieląt. Jak zmieniły one jego sposób i podejście do całej hodowli? I jak wygląda w ogóle całe jego gospodarstwo, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszamy na materiał do Godziątkowa. Panie Andrzeju, chcieliśmy tutaj zacząć rozmowę od samego gospodarstwa, na jakim areale gospodarujecie i ile krów jest utrzymywanych w stadzie. Uszczelnie pana gdyby przedstawienie mojej osoby. My prowadzimy rodzinne gospodarstwo, jest nasz czworo. Ja już przepisałem gospodarstwa, grunty, bo jestem w wieku emerytalnym. Podzieliliśmy to na troje dzieci, znaczy syn ma firmę zajmującą się produkcją piwa, resztę gruntów rodziliśmy na dwie córki, mam jednego zięcia, drugi jest, czeka w kolejce, ale się doczeka spokojniutko, pomaga mi bardzo, Mateusz, i między innymi on tu będzie na tym gospodarstwie. Kasia z kolei ma 2 kilometry dalej, razem zakupione w 2009 roku, tak jakśmy te wszystkie obiekty kupowali, ma gospodarstwo warzywne, prowadzi. Współpracujemy ściśle w produkcji warzyw i staramy się tak, żeby cały inwentarz, u nas to się waha w granicach od 900 do 1000 sztuk, odhodować. Następne gospodarstwo mamy wiarantowe, jest to wszystko zlokalizowane w promieniu 5 kilometrów. Tam mamy 140 mamek jałówek krów szaroles i jałóweczki sprzedajemy jako materiał hodowlany, ale przede wszystkim reperujemy stado, jak coś wypada, a buchajki wszystko odchowujemy. Także my w pełni wykorzystujemy tą karmę, którą krowy z pierwszej i z drugiej grupy jałówki nie zjadają, to po prostu spasamy to bykami. Nie wyrzucamy karmy, bo jest za droga. Natomiast tutaj w Godziątkowie to gospodarstwo jest skupione na produkcji mleka. Tak. Gospodarstwo Godziątków jest postawiło na mleko od początku. Może inaczej, ja jestem z zawodu w ogóle weterynarzem. Odszedłem z zawodu w 1984 roku. Zajęłem się produkcją inną, taką przemysłową, ale potem trafiało nam się tutaj zakup tego gospodarstwa. Kupiliśmy wszystko za gotówkę od spadkobierców przez agencję. Był to bardzo ciężki zakup. Zakończył się dla mnie zawałem. Po prostu nie wytrzymywałem nerwowo kwot pieniężnych, które musiałem w ciemno zapłacić, ale poszło, historia. Jesteśmy właścicielami, tak, nie dzierżawcami. To gospodarstwo w Godziątkowie specjalizuje się tylko i wyłącznie w hodowli bydła. No a największym moim oczkiem w głowie to jest właśnie tej odchów cielaku, bo to, co odchowamy, to taki jest potem materiał hodowlany, w sensie krowa, znaczy jałówka krowa. Mamy w tej chwili około 300 kur dojnych, z czego doimy około 240 codziennie na tandem 2x6. Od razu powiem nieskromnie, jak wszystko dobrze wypali ze względu na siłę roboczą, docelowo jest postawienie na roboty. Ja nie zakupiłem tych urządzeń, tych odpajalników do cieląt od razu, tylko słuchałem mądrych, mądrzejszych i wyciągałem sobie wnioski. Ja zamontowałem na początku jeden odpajalnik z możliwością odpajania cieląt maksymalnie do 50 sztuk. Po czasie się okazało, że jest to za mało, bo jak zaczęły się normalne wycielenia po 2 latach, musiałem dokupić drugi odpajalnik. Utwierdziłem się w przekonaniu, że jeżeli się szczepi, a w tej chwili pozwoliliśmy jeszcze większy nacisk na szczepienia, to cielaki są zdrowe, no takie są po prostu, miło na nie popatrzeć. Także teoria typu, bo się przenoszą wirusy, bakterie, coś tam. Tak, przeniosą się. Jeżeli to nie będzie dezynfekowane, jeżeli to nie będzie utrzymane w stanie technicznym, jeżeli będą niemyte przewody, które podają to mleko,
to niestety, ale jeżeli ktoś o to dba, to są urządzenia automatyczne, które się myją, ale musi jeszcze człowiek zaingerować, że drogi, którym płyną bezpośrednio do smoczka, trzeba przynajmniej 2 razy w tygodniu wymyć w cyklu zamkniętym. Odłącza się odpajalniki na około godzinę, pyk, pyk, zasada kwas, wymyte, dziękuję, ci laki mogą pić. I nie ma jakichś tam biegunek, są zawsze, trafią się, ale nie na taką skalę, jak słyszę gdzieś tam. Ja z tymi urządzeniami pracuję 11-9 lat. I proszę sobie wyobrazić taką fajną sprawę. Nikt, żadno to urządzenie, ten Wacek i ten Gacek z 11 lat nie poprosił o urlop, nie poszedł na chorobowe, nie krzyczał na mnie nigdy, nie dyskutował ze mną, tylko robi solidną robotę. Ja nie wiem, czy to jest zgodnie z kodeksem pracy, ale ci ludzie, te osoby, te urządzenia nie były jeszcze na urlopie i nie były na chorobowym. Jest choróbka typu wyłączenie prądu, ale mamy automatyczne przełączenie na agregat prądotwórczy. Raz był problem jakiś tam z agregatem, linia się tam przepięła, to się wszystko spaliło, ale to ze względu na przepięcie. I tutaj muszę pochwalić firmę GEA, że chłopacy przyjechali, powiedziałem, co się dzieje, bydło ryczy, cielaki chcą pić. Nic nie działało, bo to przepięcie spowodowało, że nam się cała instalacja, cała hala udojowa, elektronika, w biurze nawet komputery się popaliły. Oni mieli akurat te płytki na szczęście do odpajalników. Podłączyli w pewnym stopniu na urządzeniach, na używanych tych wszystkich przekaźnikach komputerowych, podłączyli jak gdyby prowizorycznie. Natomiast ryk tych cieląt, ryk tych krów, bo myśmy wydoili dnia następnego o godzinie 16, a oni tu cały czas byli z GEI od Wawrzyniaka i uruchamialiśmy po pokoju, żeśmy do... No, było coś strasznego, 2 krowy nawet padły, cielaki się rozregulowały z pojeniem, ale udało się to wszystko uregulować i do dzisiaj tak jest. No to trwa już, w listopadzie będzie 3 lata. I tak jak pan tutaj mówi, ta regularność jest najważniejsza. To, że ma pan na co dzień informację, że każde ciele zostało odpojone, że wypiło tą swoją dawkę. Weterynaria jest jej bardzo droga. I zbadanie cielaka, zbadanie krowy kosztuje. Chociaż mamy stałą opiekę, ale zabiera to czasu, czegoś. Te urządzenia są tak doskonałe, że jeżeli cielak nie pije, to mi się wyświetla na alarmie. Czyli wkładam termometr, ale tylko temu, który ma zaległości z piciem i wyświetla się na alarmie. To tego cielaka zawsze musimy sprawdzić. Bo z nim się zaczyna coś się dziać. Jedziemy na brakowaniu rzędu 22-21% w tej chwili. Cieląt jest poniżej 3%. Także to jest bardzo dobry wynik. A doktory kosztują, on nam pokazuje, co się dzieje. Cały nasz proces żywieniowy cieląt teraz się zmienił trochę na lepsze, bo one kiedyś dostawały granulki plus kukurydzę, będąc na tych automatach do odpajania cieląt. A w tej chwili już przeszliśmy od miesiąca na tak zwany suchy TMR. Jest to mieszanka paszy, słoma, soja, melasa i mleko w proszku w odpowiednich proporcjach. I my to podajemy, robimy jeden paszowóz 16 metrów sześciennych tego suchego TMR-u, starcza nam to na około 3 tygodni. Bardzo wygodne. I nie podajemy cielakom, które tutaj przychodzą z tak zwanego żłobka, bo tam je odchowujemy 14 dni. Cielaki przychodzą na odpajalnik, dostają suchy TMR. Mają się uczyć. Ja widzę cielaki, które wywieźliśmy już tam na jałownik i widzę cielaki, które już żeśmy też wywieźli i które tutaj są. To są dwa światy. To jest zupełnie inny cielak. Bardzo wygodne, bezpieczne w stosowaniu, nie ma tam grama wody, spokojnie można przechowywać w normalnych warunkach, w jakimś pomieszczeniu, by nie dostawało wody. Przechowuje się pod dachem, najlepiej w chłodnym pomieszczeniu. Jesteśmy teraz przy odpajalni, jest z nami pan Marcin Szułczyński z firmy Chłodrol. Panie Marcinie, no skoro jesteśmy już tutaj na miejscu, to niech pan powie, co tutaj musi w ogóle robić rolnik, jakie zadania on tutaj wykonuje, żeby obsługiwać te urządzenia. Dzień dobry. W gospodarstwie u pana Andrzeja Jaworowicza mamy zamontowane dwie stacje odpajania z 2 boksami dla cielaków. Odpajalnia, do której zootechnik czy osoba obsługująca
musi wsypać mleko w proszku. Na pulpicie przygotować odpowiednie dawki do każdego cielaka i automat już sam przygotuje tą dawkę w odpowiedniej ilości i odpowiednich interwałach. Mleko zostanie podane bezpośrednio do boksu dla cielaka. Te urządzenia działają tutaj przez całą dobę? Przez całą dobę urządzenia działają z przerwą na automatyczne mycie jakby miksera. A to mycie odbywa się też raz na dzień, czy raz w tygodniu? Mycie w zależności od ustawień, ale najczęściej ustawiam dwa razy na dobę. Ile zwierząt jest w stanie obsłużyć jedno urządzenie? Jedna taka odpajalnia z jednym boksem obsłuży do 25 cielaków. Jeśli zastosujemy do jednej odpajalni dwa boksy, 50 cielaków. Automat jest bardzo kompaktowy, bardzo łatwo go jest zaaplikować różnego rodzaju budynka, nie potrzebuje specjalnie wielkich inwestycji budowlanych. Potrzebujemy dociągnąć po prostu wodę i prąd. Działa. No dobrze, tu widzimy właśnie, że specjalnie jest przygotowane do tego pomieszczenia, ale tak naprawdę tego to nie jest konieczne, prawda? Nie jest konieczne. Potrzebujemy zapewnić dodatnią temperaturę, bo odpajalnia jakby z zimną wodę ma dostarczoną, może gdzieś tą wodę zmrozić. Każde ciele ma indywidualnie przygotowywaną dawkę. Tak, każdy cielak ma swój responder i dawka jest ustalana na podstawie tego respondera indywidualnie dla każdej sztuki. Okej, jak tą dawkę ustala tutaj, rozumiemy, pracownik? Tak, to już sobie ustalają za technicy z żywieniowcami i oni dostosowują sobie te dawki, jak chcą żywić cielaki. Na panelu do obsługi automatu mamy wszystkie podstawowe informacje o zwierzęciu, ile dawek ma uprawnionych, jaką ilość może wypić tego mleka. Mamy też informacje o temperaturze wody w bojlerze oraz przygotowywanej dawce dla cielaka. Również możemy na tym panelu obserwować alarmy, gdzie dostajemy informacje bardzo wcześnie, że cielak po prostu nie podchodził do boksu. Możemy reagować, także to jest dużym plusem stosowania odpajalni. Jest z nami także pan Krzysztof Frydryszak, zootechnik tutaj w stadzie pana Jaworowicza. Panie Krzysztofie, chciałem tutaj zapytać o samo żywienie cieląt od początku, jak to wygląda od samego urodzenia, no i jak potem tutaj przechodzą na tą odpajalnię. Dzień dobry. Jeśli chodzi o pojenie cielą na naszym stadzie, wygląda to w ten sposób, że tuż po urodzeniu każda sztuka, byczek, jak i ołówka są odpajane mlekiem posiarowym do 14 dni po urodzeniu. Potem są te sztuki żywione według schematu w stacjach odpajania cieląt, według żywienia, które zostało wgrane przez naszego żywieniowca na podstawie preparatu mlekozastępczego. Każda sztuka dostaje ilość tego preparatu według wgranych w stację odpajania. Dawka rośnie wraz z wiekiem, potem sukcesywnie ona maleje. Na początku ona dostaje raz dziennie podczas jednego odpojenia około 2 litrów, maksymalnie do 8 litrów w ciągu całego dnia. Potem to spada do 1 litra. Każda sztuka ma założony responder, na podstawie którego po prostu automat ją identyfikuje. Do którego dnia tutaj są utrzymywane cielęta na tej grupie? Cielęta na tej grupie są utrzymywane do 74 dnia życia, czyli 14 dni jest na mleku pełnym, posiarowym, a od 14 dnia do 60 dnia są na preparacie mlekozastępczym. Potem to już, rozumiem, maleje, aż w końcu schodzi do zera. Schodzi całkiem do zera, a wtedy przenosimy do kolejnej właśnie grupy. O czym trzeba powiedzieć tutaj, że tuż po odsadzeniu właśnie ze sklatek właśnie indywidualnych dostają suchy TMR, ab libidum, czyli do woli. Nie jest to dawkowane, czyli ile chcą, tyle zjedzą. Każda sztuka, która dostaje takie mleko posiarowe do tego 14 dnia życia, ma podane od matki. Ale jeśli jest taka sytuacja, że coś się dzieje z tym mlekiem, że z tą sztuką, że jest leczona ta sztuka i jest to mleko w karencji, nie używamy tego mleka do odpajania cieląt. Jest to zakaz. Dzięki temu, jeśli faktycznie mamy niedobory tej siary, mrozimy, mamy bank siary, który
w ramach potrzeby rozmrażamy i dopajamy cielęta. Każde ciele u nas zostaje w granicach 10% masy ciała, to jest około 4 litrów na daną sztukę siary musi dostać. Znałem trochę tam ludzi w Polsce i szukałem jednego z najlepszych żywieniowców, jaki jest dostępny tu blisko u nas na rynku. Piotr Hełmoniak pracował kiedyś w formie Witra w Bydgoszczy. Potem jego decyzja była taka, że przechodzi do firmy Etos w Golinie. Piotrek jest u nas od początku do końca. Ustawia nam odpowiednie dawki krów na dojenie, żeby była dobre mleka, żeby były zdrowe. Mamy odpowiednią selekcję porobioną jałówek, krów. Ale to, co nam Piotrek pomógł, w sensie doradztwa, to nie chodzi o to, że ja muszę od nich kupować paszę. Ja ich proszę, żeby nam ustawili. Bierzemy od nich dodatki. Ale to jest jak gdyby w nagrodę za to, że my od nich dodatki bierzemy. To oni nam wszystkie dawki korygują, bo pasza jest raz taka, raz taka, raz taka. Chodzi głównie o zielonki, badanie kopca z kukurydzą. To musi być wszystko wyliczone. Wiele zawdzięczam Piotrkowi, bardzo dobrze nam się współpracuje. No marzeniem jeszcze naszym jest zamontować roboty. Nie stać mnie na dzień dzisiejszy na to jeszcze, ale myślę, że w ciągu 2 lat wyrobimy czynnik ludzki. To jest najgorsze. Wszyscy o tym marzą, chcą to robić. To nie znaczy, że będziemy zwalniać ludzi. To nie o to chodzi. Ale żeby było nam po prostu lżej. Przechodząc już teraz do krów, jakie one osiągają wydajności, jaka jest średnia wydajność stada, jak długo są zwierzęta utrzymywane w tym stadzie? Jak byłem młody, zdrowy, 12 lat temu, to zacząłem się ścigać. Ścigać się wydajności mleka. Ale wtedy było brakowanie 35%. Skończyłem z tym. Nie wyduszamy na krowach maksa, można byłoby je podgonić, ale z drugiej strony przynajmniej 2 razy w miesiącu, 3 razy musiałby przyjechać samochód od uboju. Jeśli chodzi o tą wydajność, to jak to konkretnie wygląda? Oj, chyba rekordowo było przy dużym brakowaniu coś 12 chyba i pół było, zresztą tam są tablice. W tej chwili mamy wydajność w granicach 11,5. To się waha, 11,5, 11,600, 11,200, ale zawsze powyżej 11. Na początku odstawialiśmy, ze względu na to, jak były te kwoty mleczne, jeszcze mleko do spółdzielni w Kaliszu. Kwota się skończyła, kontrakt się skończył. Czekałem chyba 4 lata na zwrot udziałów dużych. Przeszliśmy potem na firmę Polindus. Bardzo mi się podoba współpraca z tą, bo to nie jest spółdzielnia, to jest prywatny podmiot. Nie ma skoków. Tak jak jest w mleczarniach, notuje 20 groszy do góry, na zachętę, bruch, somatyka, to, tamto. Ja powiem tak, co by nie mówić, to ceny mleka, wypłaty ludziom, cena żywca, cena świń jest zawsze za niska. Pracownikowi jest za mała pensja, ja mówię, że jest za niska cena mleka. Cykl, który się nigdy nie skończy, nie oszukujmy się. To tak było, tak jest i tak będzie. Na dzień dzisiejszy mamy netto cenę, bo my jesteśmy watowcami wszyscy, chyba 1,66. Jest to cena dobra, ale po drodze zdrożała. Śruta rzepakowa, soja, wszystko zdrożało. Dobra, to może teraz przejdziemy więcej do areału, na jakim tutaj działacie i później do parku maszyn już jakby naturalnie. Areał to, ja mam te gospodarstwa porozpisywane na dzieciaków. Uprawiamy 780 hektarów. Z tego właścicielami jesteśmy, to ciężko liczyć, ale gdzieś koło 680-700 hektarów jesteśmy właścicielami. Ja mówię jesteśmy, bo mówię w sensie dzieci, ale mamy dużo pastwisk. Ale natomiast ziemię, którą uprawiamy, to najgorszą klasę mamy tutaj w jednym kawałku. Jest chyba 16 hektarów, to jest 4. klasa, a tak to wszystko gospodarujemy na glebie 1. klasa, 2., 3. Ja nie podlewam cebuli i cebula rośnie. Park maszyn, myślę, że jesteśmy na dzień dzisiejszy samowystarczalni w pełni, za wyjątkiem. Nie mamy sieczkarni do kukurydzy, a robimy jej bardzo dużo. Nie mamy kombajnów, prasy, owijarki, prasy mamy swoje, chociaż przechodzimy coraz bardziej na silosy do kiszonek. Mamy bardzo dobre ciągniki, dużo mamy ciągników. Ile? 5-6 klasów. Ładowarki, firma Kramer, u mnie chodzi już chyba 6 lat, niezawodna maszyna. Wypycha oborniki, bo wypychamy oborniki u krów codziennie. Krowy leżą na piasku, ale oborniki w gankach gnojowych wypychamy codziennie. Jest to może trochę uciążliwe, no ale musi być czysto, ale leżą na piasku. Jałówek wypychamy codziennie, bo chodzi o trwałość racic.
U byków wypychamy co drugi dzień.